To był fenomenalny sezon w wykonaniu Capri i jego podopiecznych. Jednak jak zauważa sam szkoleniowiec, dopiero teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Nie ma co się dziwić. W przyszłorocznych rozgrywkach koguty biorą przecież udział w Lidze Mistrzów. Gra na dodatkowym froncie i chęć włączenia się do walki o mistrzostwo sprawiają, że klub musi się znacząco wzmocnić. Na liście życzeń znajdować ma się przede wszystkim klasyczna dziewiątka oraz lider formacji defensywnej, bo choć Lukeba i Romero stanowili najbardziej szczelny duet obrońców w lidze, to brak głębi i jakości na tych pozycjach może wiązać się z dużym ryzykiem. Co istotne dla kibiców Tottenhamu, udział w Champions League znacząco poprawia sytuację finansową klubu, co zapowiada naprawdę emocjonujące okno transferowe w północnym Londynie. Umowa była prosta i wy wywiązaliście się z niej błyskawicznie, bo 10 tysięcy łapek w górę pojawiło się kilka godzin po publikacji materiału, za co naprawdę bardzo wam dziękuję. No i dziś mamy odcinek, w którym mam nadzieję również wy, jak i ja, się nie zawiedziemy, ponieważ czeka nas wielka ofensywa transferowa i wiele operacji, aby ten zespół wyglądał jeszcze lepiej. Na początku jednak muszę zrobić coś od razu, bo wyraziliście się w komentarzach jasno. Ramsey ma z nami zostać. Ramsey to jest piłkarz, którego powinniśmy mieć. Mimo że forma ostatnimi czasy nie była najlepsza, mimo że te czerwone kartki sprawiały, że tutaj można mieć jakieś wątpliwości, to wy mówicie, że ja tych wątpliwości po prostu nie miał. Żebyśmy go kupowali, ta cena jest dobra, dlatego potwierdzamy wykup, bo mamy w portfelu pieniądze na tego zawodnika. No to oczywiście oznacza, że one nie przejdą nam na przyszły sezon, no ale to nie jest problem, bo w tym momencie możemy rozpocząć negocjacje z Ramseyem, który ma szansę zostać naszym, no myślę, że jednym z ciekawszych nabytków na nadchodzący sezon. Zanim jednak przejdziemy do kontraktowych negocjacji, chciałbym wszystkim pełnoletnim widzom przypomnieć o ofercie powitalnej do DSTS, która jest naprawdę bardzo ciekawa, więc jeśli nie macie jeszcze konta, macie ukończone 18 lat, koniecznie zaglądajcie do opisu i rejestrujcie się z kodem KOZA, ponieważ to po pierwsze wspiera mnie, a po drugie wam daje dostęp do tych fajnych bonusów, jakim jest m.in. zakład bez ryzyka do stówki. Naprawdę solidne bonusy przy kolejnych wpłatach. I oczywiście pojawiają się cały czas także ciekawe akcje, w których możecie brać udział i przy okazji wtedy zdobywać jeszcze dodatkowe bonusy. A okazji do tego, żeby zbudować swój kupon w najbliższy weekend, będzie, oj, naprawdę dużo. No i co istotne, będą to też naprawdę, mam nadzieję, ciekawe sportowe emocje. W sobotę zagra oczywiście Arsenal, Manchester United, Barcelona, Real, ale tak naprawdę w tym piłkarskim weekendzie moim zdaniem najciekawsze spotkanie to Liverpool-Newcastle. Zobaczymy, jak ekipa Jurgena Kloppa będzie w stanie poradzić sobie z Eddiem Howe'em, no i tym, co sroki przygotują dla The Reds. Zatem naprawdę ciekawe spotkania. Jeśli chcecie przy okazji tych meczów, czy jakichkolwiek innych, postawić sobie jeszcze kupon na STS, nie macie jeszcze konta, jesteście pełnoletni, koniecznie sprawdzajcie link w opisie i używajcie kodu KOZA. No dobra, a teraz czas porozmawiać z Ramseyem na temat jego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 63 tysiące funtów tygodniowo. Fajnie by było dać chłopakowi podwyżkę, ale też nie jakąś znaczną. I pytanie też, o właśnie, jaka będzie rola w zespole? I okej, sporadyczny, super. Fajnie, że on zdaje sobie sprawę z tego, no, że nie może od razu wejść do podstawowego składu. Wolę trochę dłuższą umowę. On się zgadza na te 4 lata i chciałby zachować podobną pensję, ale dostać przy okazji bonus za podpis. I powiem szczerze, ma to trochę sens, ale spróbujemy uszczknąć coś tu dla siebie. No, ale będzie chyba to wyjątkowo trudne, choć on jest bardzo cierpliwy w tych negocjacjach, jak widzę. On po prostu chce zostać w Tottenhamie, no i dogadujemy się. 75 tysięcy tygodniowo plus bonus za podpis. Moim zdaniem naprawdę uczciwy deal. No i zresztą płacimy za niego 15 milionów 700 tysięcy. To są naprawdę dobre pieniądze. Zresztą sami widzicie, jak wygląda to w ocenie przez zarząd, więc kawał dobrej roboty, bo serio uważam, że ten piłkarz będzie dla nas naprawdę dużym wzmocnieniem. No ale przecież to nie jest jedyny transfer, którego dokonamy. Co prawda, nie wiem do końca, jaki będziemy mieli budżet transferowy, ale wiem, że chcę być już teraz przygotowany na okno transferowe, no bo my jesteśmy pod koniec starego sezonu, ale zaraz wejdziemy w nowy i już wtedy chciałbym ruszać z zakupami. No a listę zakupów przygotowaliście oczywiście wy. Youssoufa Moukoko to jedno z nazwisk, które bardzo często pojawiało się w waszych komentarzach, więc musimy go sprawdzić. Klauzula odstępnego jest wysoka, nie wiemy, jak ma się do jego wartości i dowiemy się za 12 dni. Wtedy będziemy go mieli w 100% prześwietlonego. Fredrik to kolejny zawodnik, którym miałem się zainteresować. On ma co prawda 27 lat, ale ponoć jest
takim środkowym pomocnikiem, jakiego potrzebujemy w obliczu kontuzji Bentancura, dosyć podobnym profilem do Ramseya. Nie jestem przekonany, czy będziemy go kupowali, ale słuchajcie, no przezorny zawsze ubezpieczony. Warto mieć jak najbardziej przepastną listę nazwisk, z której najwyżej się nie skorzysta, ale jak potrzeba, to zawsze mamy tam wyselekcjonowanych zawodników. Dlatego też dopisujemy sobie tu nazwisko Wilfrida Ndidiego. Ciekawy jestem, jak on się prezentuje. No i João Palhinha to następne nazwisko na naszej liście i muszę powiedzieć, że no to byłoby cudowne wzmocnienie. To byłby ten krok wyżej, jeżeli chodzi o jakość w środku pola. I widzimy 84 oceny ogólnej, ale to nas już nie boli. To nas już nie odstrasza, ponieważ dzięki temu, że gramy w Lidze Mistrzów, prestiż naszego klubu pozwala nam ściągać dowolnych zawodników. Nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ocenę ogólną. Choć oczywiście związani będziemy budżetem, ponieważ no, sytuacja klubu się poprawia dzięki rozgrywkom europejskim, ale nadal nie wygląda to super, więc no, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten budżet, ale na pewno chciałbym jego część wykorzystać na tego zawodnika, którego zaproponowaliście jako idealne uzupełnienie po obu stronach obrony, jako tego, który bardzo fajnie mógłby tutaj pouzupełniać nam te braki w defensywie, które jednak pojawiały się w tym sezonie. Bo oczywiście nie wyglądało to źle, ale pamiętajmy, my nie graliśmy w europejskich rozgrywkach, zatem no nie było takiej potrzeby uzupełnienia tak naprawdę w tym momencie. Prawa strona to może być sztanganga, ale on także potrzebny jest w środku obrony. Davis, tu komentarze były jednogłośne. On z nami zostaje. To ma być lider w szatni, to ma być mentor dla tych młodszych zawodników, więc nie mam zamiaru go oddawać. No ale moim zdaniem jednak jego trzeba już traktować tylko i wyłącznie jako tego lewego środkowego obrońcę, najlepiej w trójce, no ale nie jako samotnego lewego obrońcę. No tak czy siak, wzmocnienie w defensywie tutaj naprawdę jest nam potrzebne. Mamy też sporo z tych zawodników, którzy odejdą, to jest też fajne, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się to wszystko poukłada, jaki będzie ten budżet, no i teraz tak naprawdę nie pozostaje nam nic, tylko czekać. No i może też przenegocjować sytuację Perisicza, ale wiecie co? Ja tu nie będę negocjował. Nie fair będzie zamknięcie mu drogi do Milanu, uważam. W sensie, on zna tę ligę, grał w innym klubie z Mediolanu, ale to już nas nie interesuje. Ja akceptuję tę propozycję. No bo w przypadku Chorwata czas działa też na jego niekorzyść, no bo z każdym kolejnym tygodniem on po prostu będzie tańszy. Natomiast, skoro mówimy o powrotach, uważam, że ten piłkarz byłby dla nas, no, co najmniej interesujący. Kyle Walker. Wiem, no to też nie jest najmłodszy piłkarz, ale słuchajcie, to jest wzmocnienie do środka obrony. To jest wzmocnienie na prawą obronę. To jest człowiek, który ma też no niebotyczne doświadczenie, które nabył w Manchesterze City. Może chciałby wrócić do Tottenhamu. To byłaby naprawdę ciekawa opcja. Ale na razie nie składamy ofert. Czekamy spokojnie na otwarcie okna transferowego. Skauci działają, skauci poszukują zawodników, a ja poszukuję młodzieży, ale muszę przyznać, że kurczę, w ostatnim czasie to wygląda naprawdę źle. Dwóch juniorów zerwało kontrakty, ale powiem szczerze, ja nie mam z tym problemu, bo to nie byli chłopcy, którzy cokolwiek mogli w futbolu osiągnąć, przynajmniej nie wydawali się takim. Ja sami widzicie tutaj, ci juniorzy mają dramatycznie niskie potencjały. Ta wartość na starcie też nie sugeruje, że podpisujemy tutaj kogokolwiek, kto ma szansę coś osiągnąć. To, no nie, no to po prostu wygląda dramatycznie. No zresztą zaglądam też do tych, którzy pozostali w szkółce. No i co, Lambert. Lambert niby nie wygląda źle, ale on w wieku tych 17 lat prezentuje poziom co najwyżej przeciętny. Już nie będę wspominał o tym gościu. Patryk, nie no, idź stąd. Zatem Perisic został sprzedany. 12,5 miliona to jest oficjalna wartość, no ale wiemy jak jest. O, Lambert jednak zerwał kontrakt też. No ale to, serio, to jakoś strasznie mnie nie boli. No a z Perisicza my dostajemy 1 100 000, no bo jeszcze w tym sezonie obowiązują nas niestety no zasady tego sezonu. No i te drobne, no chciałbym mieć w rzeczywistości takie drobne, ale chowamy do kieszeni i przemycimy je sobie do przyszłego sezonu. Mamy informacje na temat wygasających kontraktów naszych zawodników, no ale to nie są piłkarze, których my chcemy pozostawić. No nie ma tu po prostu nikogo, kto byłby interesujący. Oczywiście Marcel Sabitzer też pokazany jest tutaj jako ten, któremu umowa miałaby się kończyć, no ale my nie chcemy go wykupić. To jest po prostu piłkarz, który wróci do Bayernu i tyle. A teraz już mamy pierwsze scoutingi. To niesamowicie mnie ekscytuje. Mukoko rzeczywiście jest opcją ciekawą. On na pewno byłby o tyle interesujący, no że zajmuje pozycję napastnika, ale może też zagrać sobie na boku pomocy.
w tej naszej formacji, więc byłby na pewno piłkarzem wszechstronnym. Ferdi, uważam, że to jest super opcja jako uzupełnienie, ale też nie ukrywam, gdzieś tam z tyłu głowy to nazwisko Kyle'a Walkera, no działa na moją wyobraźnię. Maidong i Tens to na pewno zawodnik, który jest bardzo interesujący, tylko zastanawiam się, czy to jest ten poziom, którego potrzebujemy w sezonie Ligi Mistrzów, mając i tak już naprawdę bardzo młodą drużynę. No ten Fredrik rzeczywiście wygląda intrygująco i nim na pewno będziemy się interesowali, no ale to jest piłkarz, który mi się marzy. Gdybym mógł tę dwójkę wyciągnąć, to w ogóle bez pytania. Chociaż Karim Adeyemi, no to też nie jest taki profil napastnika, prawda? To nie jest klasyczna dziewiątka i nie ukrywam, że ja mam jedno nazwisko na liście, które najbardziej by mnie interesowało. Ivan Toney to jest taki zawodnik, którego naprawdę z radością zobaczyłbym w naszym klubie. Tylko, żeby go sprowadzić, no to tutaj musimy po prostu kogoś sprzedać i uważam, że no po zeszłym sezonie i po tym wszystkim, jak to wyglądało, jak po prostu się nie układało, to gdy tylko wejdziemy w nowe okno transferowe, chciałem powiedzieć, że wystawimy Richarlisona na listę transferową, ale nie, on już jest wystawiony i po prostu nie ma chętnych. No mam nadzieję, że po oficjalnym otwarciu bram okienka to będziemy mogli go sprzedać. Widzimy, że Wilfried Ndidi jest także całkiem interesujący, ale no nie ukrywam, że mamy parę innych, no mnie bardziej interesujących nazwisk. Przy okazji odświeżamy wiedzę na temat Ela Wahiego, który naprawdę wygląda ciekawie, no i to znowu jest taki napastnik, ale mogący grać w innych przestrzeniach boiska, co dla nas jest dosyć istotne o tyle, no że daje to większą szerokość w składzie, ale wydaje mi się, że my takich zawodników mamy już naprawdę wielu. Więc teraz powinniśmy skupić się na konkretnie takiej pozycji dziewiątki. Tak patrzę sobie na to podsumowanie tego sezonu i muszę powiedzieć, że jak na pierwszy sezon osiągnęliśmy naprawdę dużo. To był sezon bez Harry'ego Kane'a, a my podnieśliśmy trofeum, no i awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. Oczywiście można było wyciągnąć więcej, szczególnie z tej końcówki. Można było atakować podium, prawda? Można było atakować nawet mistrzostwo, ale i tak, nie mamy powodów do narzekania, to jest świetna baza, na której teraz trzeba zbudować. Tylko pytanie, za ile będziemy mogli to zrobić? Rozpoczynamy od informacji, że bierzemy udział w tournée przedsezonowym, które odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Ono ma naprawdę dużą wartość dla klubu, ponieważ tam z 20 panik wpływa do budżetu, z czego, no, niewiele, bo 2 miliony my dostajemy na transfery, ale to jest istotne, że wiecie, no, takie rzeczy dodatkowo odciążają budżet, więc w tym momencie mamy z zeszłego sezonu i z tournée 3 miliony 100 tysięcy funtów. No dobra, no i mamy informacje na temat budżetu transferowego. Jest to 35 milionów funtów razem z tymi pieniędzmi, które mamy już z tego tournée, o którym mówiłem, no i oczywiście ze sprzedaży Perisicza. Słuchajcie, 35 milionów można z tego szyć. Przypominam, 50% z przychodu z zawodników też trafia na nasze konto. To są naprawdę już teraz przyzwoite pieniądze. Oczywiście nie mówimy tutaj o doskonałej sytuacji, ale pamiętamy, jak wygląda sprawa ze stadionem. Słuchajcie, właściciel Tottenhamu także ma naprawdę niepewną sytuację ze względu na zarzuty, które się w stosunku do niego pojawiają z malwersacjami giełdowymi, więc ja naprawdę uważam, że my tutaj nie możemy narzekać, tym bardziej, że po naszych zawodników zgłaszają się inne kluby. Atletico Madryt gotowe jest zapłacić 29 milionów za Lo Celso i powiem szczerze, jest to bardzo kusząca propozycja. No bo kiedy spojrzymy na podstawowy skład, Lo Celso nie łapał się do drużyny. To oczywiście jest mega wartościowy zmiennik i z tym absolutnie nie dyskutuję. No ale z drugiej strony mamy tutaj Olise, mamy Ramzeja. To są w sumie podobne role, które mogą mieć ci zawodnicy, prawda? Co istotne, do klubu wrócił Brian Hill, ale wydaje mi się, że to jest insta sell, jeśli chodzi o tego zawodnika. Po prostu chcemy pieniędzy z niego. Ale powiem szczerze, jeżeli chce sprzedać Richarlisona, bo chce. Jeżeli chce sprzedać Hilla, bo chce. Jeżeli chce sprzedać Winksa, bo chce, to akurat Lo Celso raczej zostawimy. No chyba, że Los Colchoneros będą gotowi zapłacić za niego naprawdę wielkie pieniądze, w co wątpię, no bo jednak mówimy o Hiszpanach, którzy związani są finansowym fair play, ale może jakoś znaleźli na niego środki. Ja składam taką propozycję, on ma klauzulę odstępnego w sumie na poziomie, za którym jestem gotów go sprzedać, więc nie jest to dla nas problem. Zobaczymy, jak te negocjacje się ułożą, a sami stajemy przed bardzo ciężkim wyborem. Dostajemy propozycję za Richarlisona z Manchesteru United. Manchesteru United, który wykupił Harry'ego Kane'a. Nie przełożyło się to na ich wielkie sukcesy, ale jeżeli oni chcą go kupić, to muszą to być duże pieniądze. Jestem gotów go sprzedać nawet za wartość albo poniżej wartości za granicę, ale tutaj jakby Harry Kane miał trochę inne możliwości przekonania nas do tego, żeby przejść do Manchesteru United niż Richarlison. Więc tu trzeba negocjować naprawdę na grubo. Brazylijczyk 80 milionów, 40
42 900. Panie Eriku, pan chyba nas nie zrozumiał. Mogę wam go sprzedać za 7 dych, co jest dwukrotnością jego wartości. Jeżeli tak się wydarzy, dla mnie okej. No ale oni się nie zgadzają i dobrze, bo myślę, że na Richarlisona znajdą się chętni. No to Atletico mogłoby go wziąć w sumie. A ja nie chcę sprzedawać go do bezpośredniego rywala. McGregor dostaje propozycję transferową. My ją akceptujemy. Lo Celso nie odejdzie, a Doku wzbudza zainteresowanie. Leicester City. Czy nas Doku interesuje? No chyba nie. Chyba jednak wolę ewentualnie tego napastnika, który może grać. Chociaż w sumie Openda może nawet zejść na bok, bo to jest zawodnik, który tutaj w miarę by się odnalazł. I tak mi się wydaje, no właśnie, grając troszeczkę szerzej. No. Nie, Doku skreślamy z naszej listy. Na której wy chcielibyście zobaczyć też może jakiegoś wolnego zawodnika, bo tak widziałem w komentarzach, że powinniśmy waszym zdaniem udać się na polowanie na piłkarzy, którzy po prostu nie mają klubu. Zobaczmy. A nuż znajdziemy kogoś ciekawego. No, wśród golkiperów trzeba przyznać, że są pustki. Jeśli chodzi o obrońców, jest tutaj Acerbi, ale nie wiem, czy ten typ zawodnika nas interesuje, natomiast dodam go do listy. Warto mieć takiego piłkarza na oku. No, widzimy, że wśród pomocników wolny jest Sergio Busquets, ale no nie wydaje mi się, żeby on nas interesował. Natomiast jeśli chodzi o atak, Miguel Almiron jest wolnym zawodnikiem i to jest zawodnik naprawdę interesujący, więc chętnie przyjrzę się mu dokładniej. Tak, wiecie co? Mówię o tej klasycznej dziewiątce, mówię o piłkarzu, który nam by się przydał, mówię o doświadczeniu, którego potrzebujemy. Zastanawiam się nad tym, czy to nie byłaby dla nas jakaś opcja. 34-letni, bo 34-letni, ale Robert Lewandowski. No ale nie, no ta wartość jest absolutnie nie do przeskoczenia. Gdyby on kosztował chociaż połowę tego, no ale mamy 35 milionów budżetu transferowego. No nie, to nie ma prawa się udać. Natomiast wartość Kyle'a Walkera spadła wraz z tym jednym rokiem, który przybył w metryce, ale nie wydaje mi się też, żebyśmy byli gotowi płacić takie pieniądze. Gdyby oni dali nam go za, nie wiem, 10 milionów, wtedy uważam, że byłby to fajny transfer. No chyba, że chcemy iść od razu po 10 lat młodszego Turka, który ewidentnie może zagrać te dwie pozycje, tak jak pisaliście, no bo cztery gwiazdki słabszej nogi sprawiają, że spokojnie widzielibyśmy go w dowolnym miejscu. 14 milionów tutaj ten. A gdyby tak dać im kogoś na wymianę, na przykład takiego Winksa, w Turcji zarobiłby nieźle, odbudowałby się piłkarsko. Spróbujmy. Harry Winks i do tego 7 milionów plus ewentualnie 10% od kolejnego transferu. Dużo mamy elementów tej umowy i oni widzą, że jest ich za dużo. Ja nie mówię, że nie wierzę, że to są dobre pieniądze za tego zawodnika, które oni nam proponują, ale w tym momencie nie chcemy go jeszcze kupować za ten hajs. Jakby jednak środki mamy na tyle ograniczone, że chcę znaleźć jakby wzmocnienia dosłownie w punkt, żeby być ich w 100% pewnymi. No taki Piero też byłby idealną opcją, no bo on wspomaga środek obrony i lewą obronę. Van de Ven tak samo pod tym względem jest ciekawy. Na pewno z radaru znika nam na przykład Matty Cash, który po prostu jest prawym obrońcą, a w tym momencie to dla nas za mało. Potrzebujemy bardziej wszechstronnych zawodników. Tylko w ofensywie gotowy jestem właśnie na taką opcję, wiecie, na jedną pozycję. No i Ivan Toney, bardzo mnie kusi ten zawodnik, słuchajcie, bo tutaj patrzymy na gościa, który wie, jak w tej lidze bramki zdobywać, który sprawia też, że Openda może zejść na pozycję ofensywną. Jakby on sam w sobie nie oferuje więcej pozycji, ale jest jakby uwolnieniem Openda dodatkowym. Też ten Miguel Almiron jest ciekawą opcją, ale no nie wiem, strasznie dużo mamy tego wszystkiego i tych decyzji, które trzeba podjąć. No tym bardziej, że na naszej liście znajduje się też dodatkowo Palinia, który dodałby no wiele mocy takiej do tego środka pola. Tańszą wersją tego zawodnika byłby Belk Amadou Onana, ale trzeba przyznać, że tutaj jeżeli chodzi o doświadczenie w ogóle w świecie futbolu, no wygląda ono troszkę gorzej. A przede wszystkim mówilibyśmy wtedy o kolejnym naprawdę bardzo młodym zawodniku sprowadzonym do tej drużyny i nie wiem, czy do końca tego szukamy. Oczywiście, ja mam w głowie to, że mamy Bentancura, ale my nie wiemy, kiedy on wyzdrowieje i przede wszystkim jeżeli już wróci, to w jakiej będzie dyspozycji. Wiemy jedno, tak jak zapowiadałem, Brian Hill absolutnie jest piłkarzem, którego nie widzimy, jeśli chodzi o przyszłość w tym zespole. No wrócił też do drużyny Pepe Matasara, ale słuchajcie, ja nie będę go ani siebie, ani was oszukiwał. On jeszcze nie jest gotowy. On
on musi rozwijać się poza klubem. Nie ma innej opcji. Harry Winks jest w ostatnim roku kontraktu. No mam nadzieję, że ktoś się po niego zgłosi. Jeśli chodzi o Porro, Ertrude, Romero, Lukebe, Davisa, Tangange czy Udogiego, to są wszystko piłkarze, którzy zostają. Oczywiście tak samo jak Vicario, z którego jesteśmy naprawdę mega zadowoleni. Z tego też powodu warto by było zaproponować mu podwyżkę, też w uznaniu zeszłego sezonu. No i też oficjalnie wydaje mi się, że ten piłkarz powinien wziąć już jedynkę na nowe rozgrywki. Muszę powiedzieć, że teraz wygląda zdecydowanie lepiej. No i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Briana Hilla, to niedługo musieliśmy czekać na propozycję. Hiszpanie mają na niego ochotę. 29 milionów proponuje Sevilla, ale wydaje mi się, że z Andaluzji możemy starać się wyciągnąć troszkę więcej pieniędzy. Ja spokojnie widziałbym tutaj na przykład 37 milionów za niego. Zobaczmy. Łatwo. Super, bo to będą naprawdę duże pieniądze do budżetu. Pepe Mata Sarr też bardzo szybko znajduje chętnych na swoje usługi, natomiast tutaj musimy pogadać, bo ja nie chcę, żeby tutaj zawarta została opcja wykupu, a oni nie chcą z nami rozmawiać. Okej. Okay. Ale w przypadku tego samego zawodnika już teraz możemy podjąć rozmowę z Freiburgiem, który zwietrzył okazję. Jednak tu wolałbym, żeby było to roczne wypożyczenie. Im to pasuje. Wydatkami na jego pensję dzielimy się 50-50. No i super. Z Niemcami zdecydowanie szybciej się dogadaliśmy. No i też Hill bardzo prędko podpisał nowy kontrakt. To mnie mega cieszy, słuchajcie. Bo z tej umowy 8 milionów wpada na nasze konto transferowe. Ja wiem, 8 milionów z 37 brzmi jak żart, ale pamiętacie, jak wyglądało to w zeszłym sezonie, więc ja naprawdę teraz, kurczę, no kąpiemy się w pieniądzach. Bo 43 miliony brzmią jak naprawdę poważny budżet i powiem szczerze, wydaje mi się, że wykorzystamy go na tego Toneya, bo rozumiem argumenty za Moukoko, ale kiedy spojrzymy na nasz zespół, to wydaje mi się, że jednak tego doświadczenia troszeczkę więcej by się przydało, bo tych zawodników naprawdę bardzo młodych, którzy już teraz stanowią o sile zespołu, mamy wielu. Kulusewski, Openda, Hertruda, Ramsey, dalej Olise, Lukeba, Udogi. No tu zdecydowanie jest mi bliżej do takiego po prostu napadziora brytyjskiego z krwi i kości. Spróbujemy go ściągnąć. Moukoko jeszcze nie podpisał dokumentu, więc ewentualnie będziemy starali się no po prostu zepsuć zabawę. Komu? Valladolid. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie idziemy po Toneya. On też już nie jest zawieszony. No, trochę kwasu było wokół tego piłkarza, ale słuchajcie. No, spróbujemy. Zobaczymy, czy nam się uda. Moja propozycja to 18 milionów oraz ten Winks, którego próbuje się pozbyć. I oni są tym zainteresowani. Co więcej, są naprawdę blisko tego, co chcemy zapłacić. Okej, dobra. Spróbujmy po prostu 19. Co wy na to? No i świetnie. Uważam, że to są naprawdę dobre pieniądze. I to jest zawodnik, no kurczę, który serio pasuje do tej drużyny. Bo przypominam, ten transfer wspomaga ofensywę, ale też pozwala Opendzie grać może gdzieś na boku. Moim zdaniem to zamyka w ogóle kwestię, przynajmniej na razie, jakiegokolwiek zastanawiania się nad tym, co dzieje się w tej ofensywnej czwórce i pozwala nam skupić się na defensywie, a tamtych wzmocnień naprawdę potrzeba. No mamy tak naprawdę sensownych środkowych obrońców, Lukebe, Romero i Tangange. To nie brzmi mega okazale, tym bardziej, że Tangange traktujemy też po części jako prawego obrońca. No i co ważne, Tony to też jest Anglik, wydaje mi się, że to jest też istotne. Rotacyjne występy? Ważny, okej, nie ma problemu. Pięcioletnia umowa, piękna sprawa. Brak klauzuli odstępnego, piękna sprawa. No i oczywiście podwyżka wynikająca z przejścia do Tottenhamu. Moja propozycja to 150 tysięcy, ale ty możesz zarabiać strzelając kolejne bramki. Liczę na to, że to go przekona. Tak też się dzieje. Tony nowym napastnikiem. Co więcej, pozbywamy się też problemu Winksa, który znacząco zmniejsza koszt tej operacji, więc ja cieszę się naprawdę mocno, bo moim zdaniem na poziomie Premier League to jest naprawdę pan piłkarz, a też cała operacja oceniona bardzo pozytywnie przez dyrektora finansowego. No zresztą sami zobaczcie, no teraz możemy wprowadzić go sobie tutaj, no i Openda na prawą stronę, na lewą stronę. Możemy zmienić system na dwóch napastników. Mamy zdecydowanie więcej możliwości, no i przede wszystkim mamy klasyczną dziewiątkę, której do tej pory, no trzeba przyznać, że nam brakowało. Openda oczywiście, to nie jest tak, że my z niego rezygnujemy, on miał tak dobry poprzedni sezon, że absolutnie nie mam zamiaru tutaj ingerować w jego rolę w zespole.
ale uważam, że w roku, w którym mamy Ligę Mistrzów, potrzebny jest solidny Nabadzio. Też zastanawiam się nad tą prawą stroną, słuchajcie, bo mamy tutaj tego Hertrude, ale on gra na tej pozycji teraz tego wprowadzającego pomocnika, więc gdybyśmy chcieli zaufać Ramsey'owi, albo przede wszystkim zaufać Lo Celso, to wtedy tak naprawdę prawa strona wydaje się być już całkiem zabezpieczona. No bo tak, Bissouma może zmienić Hertruda. Na prawą stronę za Pedro Porro może wejść po raz kolejny Holender albo Tanganga, który może też zagrać tutaj. Problem pojawia się zatem w tej lewej części. I nie mówię tu o pomocy, no bo tutaj mamy Ramsey'a, więc pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni. No ale za Lukebę może wejść tylko Davis, no i na lewą stronę defensywy, no właśnie, no powiem szczerze, kiedy spojrzymy na tę naszą listę, no to wychodzi na to, że w związku z tym wszystkim ten Piero jest absolutnie najciekawszą opcją, no bo rozwiązuje większość naszych problemów. Pytanie tylko, czy nie wolelibyśmy mimo wszystko kogoś troszkę bardziej jakościowego, kogoś troszkę bardziej, no już ogranego na tym najwyższym poziomie. Jest taki jeden piłkarz, który w moim odczuciu wniósłby ten gen mistrzowski, ten gen takiego, no wiecie, ogrania na najwyższym poziomie i przydałby się człowiek, który po prostu zdobywał duże rzeczy. I mam jeden pomysł, to byłby zawodnik idealny do tego typu grania. Moglibyśmy też wykorzystywać go w środku, gdyby były takie potrzeby. Dawid Alaba, no to jest pan piłkarz, tym bardziej pan piłkarz, który wydaje się być, no, na wylocie, ponieważ zainteresowany jest nim RB Lipsk. No, w moim odczuciu to byłby dla nas transfer idealny po prostu. Na koncie mamy 24 miliony. No, jeden nas w rękawie, no bo oczywiście to nie wystarczy na tego zawodnika. Ale Richarlison to jest piłkarz, którego my nie widzimy w dynamice zespołu, a wydaje się, że Real Madryt mógłby być nim zainteresowany. No, odszedł Karim Benzema jakiś czas temu. Nie wiem, czy ściągnęli kogoś jakby poważnego na atak, więc zaproponujmy Richarlisona i 5 milionów. Ich odpowiedź to Richarlison i 16 milionów, czyli w tym momencie stać na ten deal. Spróbujmy 10 milionów, 13, okej, 12 milionów plus Richarlison. To jest oferta, na którą Carlo Ancelotti mówi po prostu si. Zatem dwóch legendarnych włoskich menadżerów się dogadało. Ale ja nie wiem, czy ten transfer się wydarzy, bo nie wiem, czy wy chcecie, żeby on się wydarzył. Dawid Alaba jest moim zdaniem perfekcyjnym uzupełnieniem tej jedenastki. Ba, całej drużyny. Dla niego super szansa, by sprawdzić się jeszcze przez ostatnie 3-4 lata kariery w Premier League. No, tej ligi jeszcze nie odwiedził. Dla nas, no, gościu, który będzie w stanie odciążyć młodziutkiego Lukebę. Gościu, który będzie w stanie wejść tu za Udogiego. Jeżeli będzie trzeba zagrać na dwóch pomocników defensywnych, to wtedy ta pozycja Lo Celso powróci do pozycji środkowego pomocnika defensywnego i lewonożny środkowy pomocnik defensywny, czy to z Bissumą, czy to z Hertrudą, będzie trzymał środek pola. Wygrał Ligę Mistrzów. Wygrał wszystko, co mógł tak naprawdę na poziomie klubowym Dawid Alaba. No to jest gościu, który wchodzi do tej drużyny, dzieli i rządzi. Ale to jest zbyt poważna operacja transferowa, żebym ja miał przeprowadzić ją samemu. To po prostu się nie wydarzy, że ja teraz samemu stwierdzę, bierzemy Dawida Alabę, bo za bardzo szanuję to, jak udzielacie się przy tej serii. Zatem pytanie, no chyba wiecie, jakie jest. Czy bierzemy Dawida Alabę, czy może decydujemy się na jakieś alternatywne rozwiązania, jak chociażby ten Kadioglu, który wygląda naprawdę dobrze, no ale to jest Dawid Alaba. No, to jest klasa sama w sobie. I to byłby ten zwycięski gen dodany do Tottenhamu. Czekam na wasze opinie. Ja dalej się nie ruszam, bo bez zielonego światła od was uważam, że byłoby to po prostu bez sensu.